Witajcie, witajcie, kanał Rock Day. Wojtek się kłania serdecznie przed Wami. Moje studio, niesamowite studio, bardzo takie rozpieprzone i tam sprzęty są w ogóle, jakieś nalewki, żona moja robi nalewki, tam wzmacniacz jest basowy, tam jest moja Basia piękna. Wiem, że to wygląda bardzo brzydko i bardzo mi przykro z tego powodu, że musicie oglądać takie widoki, tak samo tutaj, ale spokojnie, spokojnie, to już wszystkiego się tego pozbędę. Zrobię sobie piękne studio nagrań, w których będziemy robić następne filmy, następne dziesiątki filmów będziemy kręcić. A tymczasem golnę sobie kawuncie. Oczywiście kubki, jak już mówiłem, będą też rockdayowe. Koszulki. Mam ostatnie kilkanaście sztuk koszulek kapeli Serpent Wings. No zespołu już nie ma, jest następnie. Jest jedynie jego, że tak powiem, dusza, która jest w internecie zamieszczona, czyli utwory. Jeżeli ktoś chce zakupić tę koszulkę, to jak najbardziej, nie po prostu pisze w komentarzu albo na miary na mnie może złapać bez problemu. A tutaj nawet mam już taką karteczkę. Wiem, że to można byłoby zawrzeć w programie podczas nagrywania, ale na przykład tak, o. wojpiec@wp.pl 505 017 221. No to po prostu, żeby, jeżeli ktoś by chciał zakupić, to niech uderza śmiało. Po prostu ostatnich paręnaście mam chyba sztuk. Przypomnę tylko, że jedna koszulka 29 zł, więc to nie jest dużo, a po prostu coś jeszcze zostało. Dobra, bending, tylko teraz bending o cały ton. Cały ton, czyli to jest 2,5 tony. Bardzo istotne jest to, że jeżeli my chcemy zagrać ten bending, musimy najpierw, żeby go się wyuczyć, wiedzieć, jaki dźwięk jest ten cały ton do góry. Czyli na przykład, jeżeli mamy dźwięk na strunie trzeciej na siódmym progu. Dźwięk D, a cały ton to jest 2 progi dalej, czyli na ósmym, nie, na dziewiątym, czyli cały ton. Czyli tu mamy dźwięk D, a cały ton dalej będzie dźwięk E. Czyli muszę ten dźwięk, ten dźwięk ma być takim stworzonym, którego właśnie stworzonym z podciągnięcia tego na siódmym progu. Właśnie tak to mniej więcej brzmi. Oczywiście przypominam, że bendingu nie robimy jednym palcem, nie robimy tym, którym łapiemy dźwięk, tylko pomagamy wcześniejszych progach sobie kładziemy. Ja zwykle kładę po prostu te trzy palce. Bending robi ten palec serdeczny, a te dwa mu pomagają oczywiście w tym. Kciuk też pomaga, bo kciuk stanowi przeciwwagę dla podciągniętych tutaj palców, bo tutaj to też taki specyficzny ruch, że nie podnosimy wszystkich, tak? Tylko taki jest troszeczkę ruch od tego palca serdecznego, prawda, który on to robi. No i teraz co możemy zrobić? Możemy zrobić tak, że ten bending jest zrobiony rytmicznie, wartość rytmiczną ma dość długą, czyli po prostu... Oj, dotknąłem ręką. Długo, albo może być krótko, czyli... krótko, tak, krótko, tylko że właśnie pierwszy motyw był taki, że podciągam i urywam go. Zagrałem go długo. Po prostu go urywam. Drugi zagrałem tak, że po prostu idzie do góry. I go opuszczam z powrotem, czyli troszeczkę w błąd prowadziłem. Bardzo przepraszam, zamyśliłem się. Czyli po prostu pierwszy był podciągam i urywam. Nie ma dźwięku. Drugi był taki, że podciągam i opuszczam. Git. Ale mogą być też na przykład takie, które podciągam na krótki okres czasu i urywam, czyli tak jak ten pierwszy. (Śmiech)
bardzo, bardzo, bardzo krótkie, no krótkie po prostu wyciągnięcia, prawda? Urywamy dźwięk. I właśnie też możemy oczywiście zrobić takie, że jest blending. To są dużo krótsze wartości, czyli po prostu sobie tak jeździmy. Troszeczkę to zaczyna przypominać vibrato, ale tylko troszeczkę, ponieważ to jest nadal bending, tylko że w krótkich fragmentach czasowych, rytmicznych. Bardzo fajnie jeszcze wychodzi, jeżeli ja do tego zagram flażolet wymuszony. Bardzo pięknie wychodzi. To już jest rewelacja. Oczywiście możemy też robić bending na najgrubszych strunach. To brzmi też bardzo, bardzo fajnie. Na przykład na szóstej, na trzeciej próbie. No co jest? Ale żeby teraz woli ścisłości zagrać cały ton, czyli z G do A, uwaga. Jest G, A. Trochę brzmi jak krowa. Albo, jeżeli ktoś kojarzy, Iron Man, Black Sabbath. Tak się zaczyna ten utwór. I am Iron Man. Także, no, jak najbardziej taki motyw może być jakimś intrem, czy cokolwiek. No, wszystko co zagram na gitarze może być intrem. Może być intrem niedobrze jakiś. No... Nie ten temat lekcji. Także właśnie ten bending teraz na cały ton do góry. Właśnie na grubych strunach bardzo fajnie właśnie brzmi za pomocą tego flażoletu wymuszonego, tak jak pokazywałem. Tylko właśnie, bo teraz możemy tak, albo zrobić flażolet i go zostawić na dłużej, w sensie... Albo możemy zrobić krótsze, czyli ten motyw, prawda, z bendingiem takim. Tak to brzmi. Tutaj już były, zaczepiliśmy się troszeczkę o vibrato, ale dobra, nieważne. W każdym razie chodziło o bending, czyli po prostu pociągnięcie struny. O, cały ton. Dobra.
Przepraszam, ja się rozpędzam, bo jestem świrnięty. Dobra, dzięki za paczałkowanie. Do zobaczenia w następnych filmach. Komentarze mile widziane na dole. Zasubskrybowanie kanału tak samo. Dzięki za uwagę, papatki.